Na możliwość przetestowania Schuberta czekałem już od dłuższego czasu i to oczywiście ze względu na to, że jest uznawane za jedne z najcichszych kasków motocyklowych na rynku. Zaczynamy z wysokiego C, bo zaczynamy od flagowego modelu, czyli Schuberta C5, ale powiedziałbym, że zaczynamy od podwójnego wysokiego C, ponieważ mamy również do testów Schuberta Performance C5 Carbon. W standardowym Schubercie C5 skorupa wykonana jest z włókna szklanego z dodatkiem jednej warstwy karbonu. W przypadku Schuberta C5 z karbonu jest on wykonany w całości właśnie z karbonu. I nie jest to taki kask karbonowy, jak większość producentów robi na rynku. Do stworzenia tego kasku motocyklowego szczękowego wykorzystali technologię, za pomocą której tworzy się kaski do motorsportu, a nawet i do F1. Ale zacznijmy od początku, od fabryki Schubert Performance. Znajduje się ona we Włoszech i standardowo zajmuje się produkcją kasków dla takich zawodników jak Max Verstappen, dwukrotny mistrz świata F1. Ci sami pracownicy, którzy tworzą właśnie kaski dla niego, zajmują się również kaskami motocyklowymi Schubert C5 Carbon. Ważne w tej całej informacji również jest to, że podobnie jak z włoskimi samochodami, gdzie za silnik od początku do końca odpowiedzialny jest jeden pracownik, który dba o jakość tych silników, tak samo jest w przypadku właśnie kasków Schuberta, gdzie za produkcję od początku do końca odpowiedzialny jest właśnie jeden pracownik i wszystko jest zrobione przez niego ręcznie. Standardowo kaski z karbonu wykonuje się w taki sposób, że mamy płaty karbonu, układa je się odpowiednio, zalewa się to wszystko żywicą, wkłada do pieca i całość zaczyna się laminować, całość zaczyna się łączyć i tworzy się skorupa kasku. W przypadku Schuberta C5 Carbon jest to zrobione troszkę inaczej. Tutaj został zastosowany Carbon Pre-Preg. Polega to na tym, że mamy nasączone żywicą płaty karbonu. Takie płaty składają się na skorupę tego kasku. Jednak tu jest bardzo ważna sprawa. Od momentu, kiedy te płaty wychodzą z fabryki, do momentu, kiedy pracownik zaczyna składać to w całość, wszystko musi być przechowywane w temperaturze minus 18 stopni. Kiedy temperatura wzrośnie, niestety, ale materiał zaczyna się sam laminować, więc musi być on przechowywany w odpowiednich warunkach. Zastosowanie właśnie takiego rodzaju karbonu przede wszystkim przekłada się na to, że pracownik ma dużo większą kontrolę nad układaniem samego materiału, jeśli chodzi o jakość, ale też również przekłada się to na to, jak wygląda skorupa tego kasku. Materiał jest układany w specjalnej formie, właśnie w kształcie kasku, która również wykonana jest z karbonu, a to wszystko dlatego, żeby rozszerzalność materiału, z którego jest zrobiony kask, jak i samej formy, była taka sama. Kiedy już wszystko zostanie ułożone w tej formie, złożone, specjalnie zafoliowane, odpompowane powietrze, całość trafia do autoklawu i zostaje wygrzana. Po wygrzaniu pracownik, który to składał, wyciąga swoją skorupę z autoklaw i on sprawdza jakość, przeglądając całą skorupę dookoła, czy wszystko się zlaminowało w taki sposób, jak powinno. A dociekliwi w tym momencie się będą zastanawiać, a co ze szczęką tego kasku? Jest ona wykonana z poliwęglanu, tak samo jak w przypadku standardowego Schuberta C5 i tak samo jak w przypadku wszystkich kasków na rynku motocyklowym, jeśli mówimy o modelach szczękowych. Ja wiem, ktoś teraz powie, że AGV przecież ma szczękę wykonaną z karbonu, i tutaj nie do końca tak jest. Jest to szczęka wykonana z poliwęglanu z jedną warstwą karbonu, żeby wszystko komponowało się ładnie w jedną całość. Chodzi o to, że w przypadku zarówno karbonu, jak i włókna szklanego nie da się na dzień dzisiejszy technologicznie stworzyć po prostu tak złożonego elementu jak szczęka w kasku. Kiedy już skorupa zostanie sprawdzona, okazuje się, że wszystko jest ok. Są skorupy zabierane do marki, która się nazywa Citron Color. Ja wiem, wam to nic nie mówi, ale trzeba powiedzieć, że jest to firma, która zajmuje się lakierowaniem praktycznie wszystkich karbonowych elementów, jakie znajdziemy w superautach. A następnie otrzymuje kaski od Schubert Performance i również ich lakierowaniem się zajmuje, żeby powłoka była jak najbardziej idealna i żeby jakość na kolejnym etapie została zachowana. Największa różnica pomiędzy tymi dwoma kaskami, czyli karbonowym i standardowym C5, to oprócz wykorzystania samego materiału, w tym przypadku jest to karbon, a tutaj jest to włókno szklane, to oczywiście waga kasku.
W przypadku Schuberta C5 Carbon MK waży w okolicach 1460 gramów i jest to około 200 gram różnicy pomiędzy skorupą standardową a karbonową. I tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że zarówno w karbonie, jak i w zwykłym C5 mamy już zainstalowane głośniki oraz okablowanie pod specjalnie przeznaczony interkom model Schubert SC2. O nim na szybko, bo zrobimy osobny film właśnie o tym interkomie. Bardzo mała centralka z boku, jest ona bezprzewodowo połączona z baterią i tutaj mamy jakby wszystkie najważniejsze elementy. Mówię, montaż to dosłownie 15 sekund. I tutaj kończą się różnice, jeśli mówimy o wersji karbonowej i standardowej. Schubert C5 oczywiście spełnia nową normę ECE 2206. Schubert spełnia również to, że ma PJ-kę, czyli spełnia normę certyfikat kasku otwartego, jak i zamkniętego. I w związku z nową normą musi mieć taki magiczny czerwony przycisk, który blokuje szczękę. Produkowany jest w dwóch rozmiarach skorup i rozmiarze wewnętrznym od XS aż do 2XL. Sama skorupa została stworzona przy pomocy tunelu aerodynamicznego. Po prostu kiedy pęd powietrza trafia w ten kask, chodzi o to, żeby nie było żadnych świstów, gwizdów i tym podobnych elementów. Wygląd kasku tutaj jestem rozbity pomiędzy tym, czy kask bardziej przypomina modele sportowe, czy jednak turystyczne, ale chyba mimo wszystko idzie to bardziej w stronę modelu turystycznego. Kształt taki bardziej obły. Wentylacja, 3 wloty powietrza, jeden na szczęce, za którym znajduje się filtr. Możemy ten filtr wyciągnąć, wyprać. Dzięki temu filtrowi mniej zanieczyszczeń będzie trafiało do naszej ust. Drugi wlot wentylacyjny, który prowadzi powietrze na szybę oraz trzeci na samej górze. Wszystkie trzy wloty mają tylko opcję albo otwartą, albo zamkniętą. I przyznam się szczerze, że byłem tą wentylacją trochę zawiedziony. Pierwsza jazda, jechałem na motocyklu bodajże V-Strom albo 800, albo 1050. Wiadomo, wysoka szyba, mało powietrza trafiało na moją szczękę, no i ta wentylacja po prostu praktycznie nie działała. W przypadku górnej już po szybie powietrze trafiało idealnie w ten lot, ale niestety też wentylacja działała słabo. I wtedy przypomniała mi się jedna rzecz, którą usłyszałem od osoby zajmującej się Schubertem. Kiedy zajrzymy do środka, mamy specjalny element górnej wyściółki. Ponieważ mamy tutaj taki języczek i kiedy on jest w tej postaci, to wentylacja jest zasłonięta i to powietrze jest rozprowadzone troszkę słabiej. Jednak kiedy ten języczek zamkniemy, to wentylacja naprawdę zaczyna bardzo mocno działać. Jeśli nadal będzie to dla Was za mało, to w przypadku C5 mamy dwa podwrótki. Dłuższy, który jest na rzep, oraz krótszy. Kiedy wypniemy ten dłuższy, to przepływ powietrza w naszym kasku będzie jeszcze większy. Ale tutaj mała uwaga, trzeba pamiętać o tym, że kiedy przepływ powietrza przez nasz kask będzie większy, to również będzie dużo więcej hałasu. Zaczynając właśnie od wyściółki, po niej widać, jak bardzo Schubert dba o to, żeby w naszym kasku było cicho. Wyściółka Indywidual Schubert, bodajże się nazywa ten system, wykonana jest aż z 10 osobnych elementów. Elementów, które wszystkie można wypiąć, wyprać, ale również dzięki tym elementom można bardzo dobrze dopasować wnętrze kasku do naszej głowy. Mamy tu zapięcie mikrometryczne i pomiędzy naszą szyją a samym zapięciem mamy dodatkowy materiał, który chroni naszą szyję. Dzięki temu jest przyjemniej, bardziej komfortowo i nic nas nie gryzie. Samo zapięcie, oprócz tego, że jest mikrometryczne, to mamy tutaj jeszcze zastosowaną technologię anti-roll-off system. Chodzi o to, że jest to system, który zapobiega zrolowaniu kasku z naszej głowy. Oprócz standardowych pasków, które trzymają kask na swoim miejscu, tak jak we wszystkich kaskach, w których jeździmy, to znajdziemy jeszcze dwa dodatkowe paski, które idą od przodu do tyłu kasku. Polega to na tym, że kask dużo lepiej trzyma się na dużo większej płaszczyźnie, trzyma się naszej głowy i właśnie zapobiega to zrolowaniu. W Schubercie C5 pojawiła się technologia zapamiętywania położenia wizjera. Kiedy otworzymy sobie wizjer, na przykład w taki sposób, a następnie otworzymy szczękę, a potem ją zamkniemy, to jak widzicie, wizjer nie zamknął się razem z całą szczęką, tylko został w tym samym miejscu, co był wcześniej. I na początku, kiedy usłyszałem o tej technologii, to sobie pomyślałem, no w sumie fajne, ale do czego? No i jak się okazało, że kiedy przyszedł ciepły dzień,
i po prostu rozszczelniliśmy sobie lekko wizjer, otworzyliśmy szczękę, a następnie ją zamknęliśmy, to wizjer nadal był rozszczelniony. Na wizjerze mamy dwa elementy do otwierania z prawej i z lewej strony. I co ciekawe, sam wizjer nie jest blokowany z przodu, tak standardowo bywa to w przypadku większości kasków, albo na przykład gdzieś tutaj z boku pod tym elementem do otwierania, tylko wizjer blokowany jest tutaj, niedaleko zapięcia, wpięcia samego wizjera do kasku z jednej i z drugiej strony. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, w sumie się jeszcze chyba z takim rozwiązaniem nie spotkałem. Wydaje mi się, że tu chodzi o bezpieczeństwo i o to, że kiedy faktycznie walniemy przodem kasku, to on się nie otworzy, ponieważ zapięcie właśnie jest z boku. Kolejna ciekawostka to tak zwane turbulatory, które znajdziemy w górnej części wizjera. Wpływają one na to, że kask, pęd powietrza, który trafia, właśnie trafia w te turbulatory i dzięki temu mamy mniej drgań przy większych prędkościach. Kask wyposażony jest oczywiście w pinlocka, mało tego, jest to najwyższy pinlock, najmocniejszy pinlock, jaki mamy na rynku. Pinlock to jest taka wstawka parująca, jakby ktoś się zastanawiał. Mamy tam wartość 120 i właśnie jest to najwyższa wartość w przypadku pinlocka. Jest on już fabrycznie montowany do kasku i kiedy wyciągniecie taki kask z kartonu, to już nie musicie się przejmować tym, żeby tego pinlocka zamontować. T5 wyposażona jest w blendę, czy Schubert mówi, że jest to 80% przyciemnienia. To muszę przyznać, że to przyciemnienie jest jak najbardziej ok. I fajny myk, który ja zauważyłem, to mamy możliwość jeszcze wyregulowania wysokości, do której zjeżdża blenda. W górnej części, jak i w dolnej części wizjera znajdziemy bardzo obszerną uszczelkę. Dzięki temu faktycznie szczelność w tym kasku jest bardzo duża i dzięki temu ten kask również jest cichszy. Jak już mówimy o górnej i dolnej części, też trzeba za to pochwalić Schuberta. Pole widzenia jest bardzo duże, bardzo duże. Myślę, że turyści to jak najbardziej docenią. Ale nie może być tak słodko. Znajdziemy również tutaj wadę. Wspominałem Wam o blokadzie w przypadku wizjera i już Wam tłumaczę, o co chodzi. Kiedy próbujemy otworzyć wizjer, pojawia się naprężenie i wizjer nie chce się otworzyć. Kiedy robimy to z drugiej strony, robi się dokładnie to samo. Najlepiej wizjer w tym kasku otwierać obiema rękami naraz i wtedy nie ma problemu. Mało tego, sam wizjer przy tym otwieraniu wydaje się, że jest wykonany z bardzo cienkiego materiału. Schubert podaje, że mamy tutaj 2-milimetrowy polikarbon, który jest odporny oczywiście na zadrapania. Ja w przypadku takiego kasku wolałbym mieć sztywniejszy wizjer. Cena standardowego Schuberta C5 zaczyna się od 3000 zł. W przypadku karbonowego jest to prawie 7000 zł. Ale pamiętajcie, że Schubert Performance C5 Carbon jest wykonywany niczym najlepsze elementy do najszybszych aut na świecie. Mało tego, wykonywane jest również w technologii, która wykorzystywana jest w F1. Jeśli dzisiaj zapytalibyście się mnie, czy Schubert C5 to jeden z najcichszych kasków, jakich miałem okazję jeździć, to z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że tak. Jednak pamiętajcie o tym, że pojęcie cichości w kasku jest bardzo względne, bo wpływa na to bardzo dużo czynników, zaczynając od motocykla, na jakim jeździmy, szyby, jaką wysoką mamy, poprzez to, czy jeździmy w kominiarce, czy w kominie, a kończąc nawet na tym, jakie mamy ubrania, czy one bardzo mocno podchodzą nam pod szyję i ten pęd powietrza nie ma którędy dostać się do kasku. Pamiętajcie o tym, wybierając swój kask, ponieważ bardzo wiele czynników ma znaczenie nie tylko w przypadku cichości, ale tego, jak ogólnie będzie nam się jeździło w naszym wymarzonym kasku. Jest to pierwszy, ale nie ostatni materiał o kaskach marki Schubert. Czekajcie na kolejne testy i czekajcie na odcinek właśnie o Intercomie SC2 od Schuberta.